Lord God, you are so great to us. Boże, jesteś tak dobry dla nas. Tak wielu ludzi dziś przechodzi przez burzę w życiu. Otwórz nasze oczy, byśmy wyraźnie Cię widzieli. Amen. Będę czytał z Mateusza 14. W życiu wierzącego mamy wiele trudnych momentów. Jezus wstąpił do nieba, ale my musimy kontynuować pracę tutaj na ziemi. I w Mateusza 14 widzimy, że Jezus nakarmił więcej niż pięć tysięcy osób. It says no i mu, jest napisane 5000 mężczyzn, nie wiemy ile było kobiet i dzieci. The out the food. Uh, uh, uczniowie rozdawali jedzenie. But, uh, Jesus the Ale to Jezus uczynił cud. I w ten sam sposób my musimy się dzielić Biblią. To jest prawie jak cud dany nam. When I first the Bible, Kiedy zacząłem pierwszy raz tłumaczyć turecką Biblię, miałem pięć osób, które miały mi, pracować ze mną. I went to to meet them. Pojechałem do Iraku, żeby się z nimi spotkać. I was a Spóźniłem się. So I them. Więc zadzwoniłem do nich. And the phone kept ringing and ringing. I telefon dzwonił i dzwonił. They all, they had all been Wszyscy zostali zabici. And so by God's grace I was late. Więc z łaski Bożej spóźniłem się. Więc tak jak Jezus przez cud tyle dał chlebów i ryb, takim cudem teraz mamy Biblię e, w tureckim. Więc apostołowie dali jedzenie, które na chwilę wystarczyło ludziom. My możemy dawać ludziom wodę żywą i chleb życia. Werset e, Mateusza 14, werset 22. Zaraz też Jezus przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi. I wyprzedzili go na drugi brzeg, a on tymczasem odprawi tłumy. So the food, the the, the a więc rozdali jedzenie, chleby, ryby. Ale Jezus dalej z ludźmi został. I was able to spend six in ja byłem, e, mogłem spędzić sześć miesięcy w Jordanii. Byłem aresztowany. And after a while I zostałem i po czasie deportowali mnie. Ale Jezus był tam wśród ludzi i działał. I e, prawie każdego dnia kontaktowało się ze mną około 10 osób Jordan. z Jordanii. Jezus dalej działa wśród nich. I, as as I teraz może być około 40 ludzi, którzy, zosta którzy zostali ochrzczeni tam. We, we share the word, My się dzielimy słowem, but Jesus on with them. ale Jezus dalej ich prowadzi. Can you read, uh, 3, I teraz 1 Koryntian 3, 7, e, wersety. 1 Koryntian rozdział 3, i 7 werset. Tak więc ani ten, który sieje, ani ten, który podlewa, nic nie znaczą, tylko Bóg, który daje wzrost. And so it's not us that bring about change. Więc to nie my przynosimy zmianę. We can't argue into being born again. Nie możemy kogoś zmusić, e, albo powód wystarczający podać, żeby się na nowo narodził. It's a great miracle. To jest cud. I've to share with people that were Al e, miałem możliwość dzielić się z ludźmi z Al-Kaidy, ale to Bóg przynosi zmianę w nich. To Boże Słowo uczyniło, że zostawili za sobą stare życie. Mateusza 14, 23. Czytamy. On jednak. Nie, przepraszam. A odprawiwszy je, wszedł sam na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, nadal był tam sam. Więc wiemy, że teraz uczniowie są w Łodzi, wiemy, że dzieje się sztorm, a co robi Jezus? And even until now, what is he doing? I nawet co do tej pory robi Jezus? Czy możesz czytać Hebrajczyków 7, 25? 7, 25, tak? Yes. Tak. Yes. 725 dlatego też całkowicie może zbawić tych, którzy przez niego przychodzą do Boga bo zawsze żyje aby wstawiać się za nimi so a, storm, a więc gdy jesteśmy w, w samym środku sztormu sees us, sees us. Jezus nas widzi. Can you read 24? This is from Matthew. Matthew yeah. Okay, Matthew 14, 24. Łódź tymczasem była już na środku morza. Miotana przez fale, bo wiatr był przeciwny. When we're in a storm, we can't see clearly. Więc, gdy jesteśmy w czasie sztormu, nie widzimy wyraźnie. Can you imagine you're on a small boat Wyobraźcie sobie, jesteś w małej łodzi for hours. przez godziny. A sztorm e, powoduje, że idziesz na górę i na dół. Może próbujesz wiosłować. Może próbujesz wylać wodę z łodzi. Ale w sztormie zapominamy o Jezusie. Nie widzimy dokładnie, wyraźnie. Pamiętam raz w Libanie mieliśmy stół, który miał trzy Biblie. I tam był jeden arabski mężczyzna, z którym rozmawiałem, i on powiedział mi, że islam jest pokojową religią. Więc powiedziałem mu, że to jest religia miecza. I powiedziałem, stań tu i zobacz. And it wasn't maybe minutes. I nie minęło nawet 10 minut. Came, Ktoś przyszedł, me in the face. uderzył mnie w twarz. My glasses went right into here. E, wbiło mi się szkło do okularów w oko. Więc nie widziałem, bo miałem wtedy zakłócony cały wzrok. And so he hit me again. Więc jeszcze raz mnie uderzył. Ale jest tak, kiedy jesteśmy w naszym życiu. Ale to tak właśnie jest, gdy jesteśmy w sztormach naszego życia. Nie widzimy dokładnie, wyraźnie. Jak się patrzy z bliska, to widać, że moje oko jest ciągle trochę inne od tego uderzenia, niż było. But gave me my w końcu ktoś dał mi okulary. The więc widziałem, jak ten człowiek wychodzi. I, could see from the crowd. I też widziałem uh, kilkoro ludzi z tłumu With z Bibliami schowanymi pod koszulkami. So Więc podczas tych właśnie trudnych momentów w życiu nie widzimy wyraźnie. Can you read, uh, did już read 24? Yes, okay, tak, so 25. E, 25 werset. Lecz otwartej Straży Nocnej przyszedł do nich Jezus idąc po morzu. So these tough times, więc, podczas tych trudnych momentów, czy będziemy wierni, czy pozostaniemy wierni Bogu? We have to remember, just as in this story, musimy pamiętać, tak jak w tej historii, Jezus nadchodzi. Pomyśl, jak trudno było dla Pomyślcie, jak trudno im było. All the night Cała noc wiosłowanie. Wylewanie wody. And I, by, I bali się. But Jesus is coming. Ale Jezus nadchodzi. No what storm you're in today, Jesus Nieważne, is w jak trudnym dziś jesteś w sztormie, Jezus nadchodzi. Can you read verse 26? Werset 26 Mateusza 15 ciągle. A uczniowie, gdy ujrzeli go idącego po morzu, przerazili się i powiedzieli to zjawa i krzyknęli ze strachu. We can't see the hand of God. Czasem nie widzimy Bożej Ręki, a czasem widzimy, ale nie rozumiemy. I remember when I was 17, Pamiętam, gdy miałem 17 lat, i by powiedział, że i would go do Middle East. I Bóg w wizji pokazał mi, że pójdę na Środkowy Wschód. So many told me this is not God. Wielu ludzi mówiło mi, to nie jest od Boga. Verse 27. Werset 27. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, to ja jestem. Nie bójcie się. Today if God is you, więc dziś, jeśli Bóg Cię powołuje, ask him, zapytaj go, and he will tell you, a On Ci powie: Nie be afraid, to ja jestem. Nie bój się, to jestem ja. Be brave. Bądź dzielny. You know, today is Sunday. Dziś jest niedziela. So many people, maybe they won't work today. Wielu ludzi nie pracuje dziś. But God is calling you something greater. Bóg powołuje cię do czegoś większego. Come Wejdź na wodę. Do not stay in the boat. Nie zostawaj w łodzi. Do not let the day go by. Nie pozwól, by dzień przeminął po prostu. Can you read 28 and 29? Wersety 28-29. Piotr odezwał się do niego: Panie, jeśli to jesteś Ty, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on powiedział: Przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie, aby przyjść do Jezusa. Z dwunastu apostołów tylko Piotr wyszedł na wodę. Czy Jezus nie handled wszystkich dwunastu? Nie mógł Jezus w całą dwunastkę zawołać? Today Jesus is you, come out to the water. Dziś Jezus woła, wyjdź na wodę. Don't wait till Nie czekaj do jutra. Jeśli mówisz sobie, e, pójdę gdzieś jutro, albo daleko gdzieś pójdę coś tam zrobić, This is to jest nic nieważne, bez sensu. Can you read Hebrews 3:15? Hebrajczyków 3, 15. 3, 15. Dopóki jest powiedziane dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc, jak w dniu rozdrażnienia. To wait in the is easy. Czekać w łodzi jest łatwo. But your faith will never grow that way. Ale w ten sposób twoja wiara nigdy nie wzrośnie. God is saying, Come. Bóg mówi: Przyjdź. Dostaliśmy możliwość dzielenia się Ewangelią, nakaz dzielenia się Ewangelią. Jezus powiedział do Piotra: Uczynię cię e, rybakiem ludzi. Bardzo łatwo jest nam marnować, tracić czas na Facebooku, YouTube i takich tam kanałach. But Jesus has called us to something greater. Ale Jezus powołuje nas do czegoś większego. Kunieś 30? Werset 30 w Mateusza 14. Lecz widząc gwałtowny wiatr, zląkł się, a gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. A believer falls into sin. Wierzący upada w grzechu. A jumps into sin. Grzeszny wskakuje w grzech. Kiedy upadłeś, wołaj do Pana. Do not wait, you will drown. Nie czekaj, aż utoniesz. Yourself, Nie powtarzaj sam sobie. Today I have sinned, dzisiaj zgrzeszyłem, więc przez kilka dni poczekam w tym błocie. When you fall in the mud, Kiedy wpadniesz w błoto, you get up, wstaniesz you oczyszczasz się. Peter, he fell, Piotr upadł and he called on the Lord, i zawołał do Pana and he took his hand. i złapał go za rękę. We read verse 31. Werset 31. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? Also, uh, and then also Proverbs 27, 6 and 5. I przysłów 27, 27 5 i 6: Lepsza jest jawna nagana niż skryta miłość. Rany przyjaciela są wierne, ale pocałunki wroga są zwodnicze. So Jesus, Więc Jezus wyciąga Piotra z wody, ale również e, daje mu naganę. Sometimes this is what we need. I to jest czasem coś, czego potrzebujemy. He will save us, On nas uratuje, he will us ale our... da nam nagane. Mm -hmm. okay, 32 Wersety 32-33. A gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, podeszli i oddali Mu pokłon, mówiąc: Naprawdę jesteś Synem Bożym. During our storms and our problems, Podczas naszych sztormów, problemów, nie możemy widzieć dobra, problems, ale przez te problemy nasza wiara wzrasta. Sun, jeśli chronimy kwiat, roślinę przed słońcem, umrze. Lamp, jeśli weźmiemy lampę it, i na, tą lampę nad nim umieścimy, Its flame, uh, fire will die. E, ogień umrze. w ten sam sposób, jeśli nie e, dbamy o naszą wiarę, Umrze. Peter, when he fell, Piotr gdy upadł, what did he do? Co zrobił? He first, he on the Lord. Po pierwsze zawołał do Pana. Second, he took his hand. Po drugie złapał go za rękę. Third, he got up from where he fell. Po trzecie wstał z miejsca, w którym upadł. Fourth, worshipped. Worshipped. I po czwarte wspólnie z innymi uwielbiał Boga. W wersecie 33 jest napisane, że ci, którzy byli w łodzi, przyszli i chwalili Boga. Co to oznacza? Mamy taką łódź mniejszą niż tutaj, ten kawałek. Jak oni przyszli? Przyszli w sercu swoim. Kiedy upadamy w grzechu. Do not wait. Nie czekajmy. Worship. Uwielbiajmy Boga. I po tym, gdy przyszli do Boga kontynuowali. Can you read James 4, 17? Ewangelia Jana 4:17. James 4, 17. Mm -hmm. odpowiedziała kobieta. Nie mam męża. Jezus jej powiedział: Oh no, sorry, James, James not John. Jakuba 4:17. Mhm. Jakuba 4:17. Um, kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Więc w piątek znów będziemy szli na ewangelizację na Starym mieście. Come, the gospel. Przyjdźmy i głośmy Ewangelię. One more time, I, to read from Hebrews 3, I jeszcze raz z listu hebrajczyków, rozdział trzeci, werset 15. Mm -hmm. no yes. Okej, okay, Hebrajczyków 3, 15. Dopóki jest powiedziane dzisiaj jest, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardajcie, nie zatwardzajcie waszych serc jak w dniu rozdrażnienia powtórka. So today if he is calling you, więc dziś, jeśli ciebie woła, go. idź. Don't wait. Nie czekaj. Thank you. Dziękuję.